Tomek Sapryk kiedyś mi odstąpił taką chałturę w łazienkach. Musiałem pójść w kontuszu, przykleić sobie wąsy, przyjść z karabelą tam do tych łazienek, schować się w krzakach i czatować na taką parę polsko-amerykańską, ona amerykański Żyd, ona Polka, i ja podjąłem tę pracę za namową ojca panny młodej, który mówi: panie, 500 zł w rękę, tutaj pan będzie, coś trzeba zrobić. Ja mówię: ale co? No, żeby on odczuł, że jest w Polsce. Myślę, no przecież, no jak, no to wąsy, karabela i tak dalej. Nadpaliłem papier, jako stary pergamin. I napisałem tam jakieś takie bzdury, tam jako że białogłowa, jakieś bzdety. No i wyskoczyłem na tych biednych gości i te parę młodów, nie spodziewających się niczego, z tą karabelą. No więc oni najpierw uciekli, ale ten pan był jakimś takim ogrodnikiem z Mysiadła, takich zagonił. Easy, easy. To ja tam odczytałem swoje. Straszny był upał, więc połowa wąsa mi się odkleiła. No ale dotrwałem do końca, poszliśmy w krzaki. Wziąłem 500 zł i wróciłem do eskorta w kontuszu. Tak. Ludzie patrzyli, to była zanada, no ale co zrobić?